Zgodnie z doniesieniami z 1895 roku, Nikola Tesla miał dokonać szokującego odkrycia. Rzekomo dowiódł on, że czas i przestrzeń nie są niezależne od praw fizyki i znajdują się pod wpływem pola magnetycznego. Jego teorie miały doprowadzić do rozpoczęcia wielu niebezpiecznych eksperymentów, wliczając to m.in. niesławny projekt Filadelfia. Jednak jaka prawda kryje się za tymi informacjami? Otóż uważa się, że Tesla faktycznie pracował nad pomysłem podróży w czasie przy wykorzystaniu pól magnetycznych. Z tym, że w dalszym ciągu nie jest jasne, czy faktycznie osiągnął jakiekolwiek rezultaty przy wykorzystaniu tej technologii. Jedyną rzeczą, która może na to wskazywać, jest artykuł z gazety New York Herald z 1895 roku. Zgodnie z jego treścią, reporter tej gazety był obecny wraz z Teslą w małej kawiarence i na własne oczy widział, jak Tesla został porażony prądem przez maszynę, która miała posłużyć do rozwiązania zagadki podróży w czasie. Zdaniem dziennikarza, Tesla twierdził, że znalazł się dzięki niej w zupełnie innym oknie czasu i przestrzeni, gdzie mógł zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, przebywając w sztucznie stworzonym polu magnetycznym. Niestety, jest to jedynie jednostkowa relacja, którą trudno jest odnaleźć gdziekolwiek w internecie, co dopiero uznać ją za jakikolwiek wiarygodny dowód na próbę okiełznania podróży w czasie przez Teslę. Jedynym ewentualnym dowodem w tej sprawie mogą być zeznania słynnego Alfreda Bieleka, czyli rzekomego członka eksperymentu w Filadelfii, o którym wspominałem już na tym kanale. To właśnie on utrzymywał, że Nikola Tesla był jednym z głównych uczonych odpowiedzialnych za ten program. W ramach przypomnienia mowa tu o rzekomo tajnym projekcie amerykańskiej armii prowadzonym jeszcze w latach 40. przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Przypuszcza się, że miał on mieć miejsce 28 października 1943 roku, a jego celem było uzyskanie pełnej niewidzialności okrętu USS Eldridge. W przygotowanie tego eksperymentu zaangażowano największych specjalistów w zakresie fizyki tamtych czasów, takich jak Einstein czy też właśnie Tesla. A celem badaczy miało być zbadanie właściwości tzw. jednobiegunowego pola magnetycznego, które to miało wprowadzić ten statek w stan niewidzialności. Obecnie uważa się, że USS Eldridge faktycznie zniknął, ale konsekwencje zabawy z jednobiegunowym polem były zupełnie nieoczekiwane. Eksperyment skończył się niepowodzeniem, a większość załogi statku zginęła. Wspomniany Alfred Bielek twierdzi, że wraz ze swoim bratem Duncanem Cameronem wyskoczyli z okrętu, próbując dopłynąć do brzegu. Jednak zamiast wskoczyć do wody, znaleźli się w czymś, co nazwali chmurami, po czym stracili przytomność. Jak się okazało, znaleźli się w przyszłości. Ze słów mężczyzny wynikało, że trafił on do roku 2137. W tym czasie dowiedział się, że na Ziemi po 2025 roku nastąpiły znaczne zmiany klimatyczne, które zapoczątkowały wiele zmian geograficznych. W wyniku czego linia brzegowa zupełnie się zmieniła i była jego zdaniem uderzająco inna do tej, jaką znamy obecnie. Jego zdaniem odpowiadało za to m.in. podwyższenie się poziomu wody w oceanach. Poziom morza wzrósł tak bardzo, że z Florydy prawie nic nie zostało, a Atlanta leżała praktycznie nad oceanem. Twierdził on również, że wielkie jeziora stały się jednym wielkim morzem śródlądowym, a cała infrastruktura USA została niemal zupełnie zniszczona, a narody takie jak Amerykanie czy Kanadyjczycy praktycznie przestały istnieć. Zgodnie z jego opowiadaniami, Bielek przeżył jeszcze kilka podróży w czasie, aż w końcu powrócił do swoich czasów. Sama kwestia podróży Alfreda Bieleka została już omówiona w jednym z moich poprzednich filmów, dlatego nie zamierzam wdawać się zbytnio w szczegóły na temat tego, co doświadczył. Kluczowe dla nas powinno być jednak to, że z racji tego, iż mężczyzna ten zmarł jeszcze w październiku 2011 roku, trudno ocenić, czy był rzeczywistym podróżnikiem w czasie, czy też może raczej współczesnym baronem Munchausenem. Fakty pozostają takie, że jego opowieści brzmią nie tylko niesamowicie, ale i wykazują się dużą spójnością. Czy jednak dowodzą one istnienia opisywanego przez Teslę pola magnetycznego umożliwiającego podróże w czasie? Niestety, ale udowodnienie tej tezy może się okazać zbyt dużym wyzwaniem, nawet dla dzisiejszej rozwiniętej techniki. Jakby nie patrzeć, większość z rozwijanych obecnie technologii w dalszym ciągu korzysta z wynalazków Tesli, a jego geniusz jest dla nas trudny do objęcia. A zatem, czy możemy wykluczyć, że faktycznie dotarł on do zagadek, o których większość z nas może jedynie pomarzyć?
No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.